Siemano, siemano, Meksykano TV, otwieram drzwi w tą pogodę, jakże superancką, kurczę, po prostu zacząłem nagrywać i lejeć, zaczęło lać, wiecie, zaczęło lać, więc będę szybko się streszczał. Słuchajcie, to jest moje śniadanie, czyli jajka, browarek do tego. Od razu szybko pozdrowię, bo kurde, nie chcę, żeby mi telefon zamógł, słuchajcie, nie, bo... O, przestało padać. Pan Bóg mnie posłuchał jednak. Poprosiłem, żeby przestało padać. Także robię łyka. Tradycyjnie, słuchajcie, poranek. Do tego jajeczka będą. Ale powiem wam jeden numer. Otrzymałem tutaj taki coś. No nie no. Bo się zdenerwuję zaraz. To już widać nawet no, chyba na tym, że pada. Otrzymałem taki coś z Chin. Ja nie wiem. No z Chin. I zachodziłem w głowę, co to jest. Ale co to jest? Oto. Rozmawiałem wczoraj z widzem. Rozmawiałem wczoraj z widzem. To jest nitka, wiecie? Naciągnięta. Rozmawiałem z widzem. Okazuje się, że to są jakieś noże chińskie do rzucania. Nie przysyłajcie mi takich rzeczy, cholera jasna. Bo znowu bana dostanę, jak zacznę rzucać. Ale na pewno przetestuję, czy w ogóle to się nadaje i czy to się wbije. One są metalowe, one są oblane, słuchajcie. One są oblane. No, otwieraj się. One są oblane, tylko tutaj to nie jest plastik. Oto, nie. A czy ostre, czy się... A jak to tym rzucać? To takie leciutkie. Chyba to... Nie wiem. Poradźcie mi, co z tym zrobić, jak to przetestować, bo naprawdę, nie wiem, jest piękne, naprawdę. Śliczne. Dziękuję bardzo w ogóle za to. Bardzo dziękuję, bo to aż z Chin ktoś podesłał. Nie wiem kto, bo... No z Chin, kurde, no. No Chiny, no patrzcie. Czekajcie, nie wiem, czy będzie widać. No z Chin. Ktoś mi przysłał z Chin. Ktoś z Chin mi ogląda już nawet. Słuchajcie, no kurde. Parodia, no. Co do Konona i Majora, no to się zawiodłem na nich. Jak zwykle, jak zawsze zawiodłem się na nich i tyle. I nie mam zamiaru z nimi współpracować. No. Co do muzy będę się rozwijał. Najprawdopodobniej zrobię ten kawałek z jakieś 2-3 miesiące, jakoś tak, nie? Bo ten chłopak, jak ma przyjechać, to ze swoim całym sprzętem i na obecną chwilę nie ma czasu. Jeżeli nie przyjedzie, to spróbuję to zrobić sam. Znowu zaczyna padać. Ja pierdzielę, kurczę, no co za dzień. No poranek to jest normalnie, o Boże. Lepszego być nie mogło. No i przy okazji pozdrowię jeszcze Julkę ze Sławna. Julka, pozdrawiam cię. Nie wiem, gdzie jest Sławno nawet, ale, no, ale pozdrawiam cię, Julka, bo mi tu deszcz pada na łeb. I Damiana z Kamienia Wielkiego. Chyba dobrze przeczytałem. Pozdrawiam was, bo prosiłeś mnie Kamil, tak? Damian, przepraszam, Damian, prosiłeś to, Damian z Kamienia Wielkiego, pozdrawiam was obydwoje, czuję, że jesteście parą albo coś takiego, albo brat i siostra. Także jeszcze raz, pokazuję wam te noże, a do czego one mają, kurde, służyć? Nie wiem, niech ktoś mi podpowie może, do czego to niby ma służyć. One są za lekkie do rzucania. No tak, oczywiście, musi się... Oczywiście, moje jajeczka. No i dobra, będziemy uciekać, słuchajcie. Nie wiem, jakie plany mam na dziś, bo
Nie jestem w stanie teraz, kurde, bo mi deszcz leje na łeb. W Białymstoku jest kiepska pogoda dzisiaj, deszczowa, totalnie deszczowa. Na plusie temperatura, ale jest cholernie deszczowo. Także Meksykanu, jak zwykle Meksykano TV jest tylko jeden. Otwieram wam drzwi i pozdrawiam wam, władca pierścieni. Trzymajcie się.